przedszkojak.pl. Tola i Nelek, ogromne dinozaury. Czyta Patrycja Nowak. Cześć maluchy! Czy znacie już Tolę i Nelka? Tola i Nelek poznali się w przedszkolu. I to właśnie tam spędzają razem najwięcej czasu. Bawią się, budują, malują, wycinają i kleją. Śpiewają, tańczą i biegają. Uczą się całkiem nowych rzeczy, a ich ukochana pani Mania dba o to, by każdy przedszkolak czuł się tam naprawdę dobrze. Tak samo jak was, każdego dnia spotyka ich wiele różnych sytuacji. Dzisiaj na przykład grupa Toli i Nelka wybierała się na swoją pierwszą prawdziwą wycieczkę autokarem do niezwykłego miejsca. Jesteście ciekawi, jak to było? Posłuchajcie. Raz, dwa, trzy. W kole już siadamy i raz, dwa, nóżki zaplatamy. Pani Mania przykuła uwagę dzieci przyjemnym dźwiękiem dzwoneczka i rymowanką zwołała je do koła. Przedszkolaki dobrze wiedziały, że ten sygnał oznacza, że zaczynają się zajęcia na dywanie. Kiedy wszystkie maluchy zajęły miejsce w kole, pani Mania podeszła do odtwarzacza i przycisnęła guzik. W sali rozległo się głośne... Nelek zauważył, że pani trzyma w rękach pluszowego dinozaura z długą szyją. Pani Mania najpierw upuściła go na podłogę głową w dół, później podniosła maskotkę i zaczęła poruszać jej paszczą, mówiąc zmienionym głosem. Auć! O, rany! Gdzie ja jestem? O! Cześć, dzieciaki! Ja jestem Dino, mały dinozaur. Jestem Diplodokiem. A ty? Jak masz na imię? Ja jestem Tola i jestem dziewczynką. Skoro dinozaur powiedział, kim jest, Tola uznała, że to ważne, by dodać ten szczegół. A to jest Nelek i nasi koledzy i koleżanki. Witaj w naszym przedszkolu! Cześć, Tolu! Pani Mania pomachała do Toli ogonem dinozaura. Ale wy tu macie pięknie i kolorowo! Ale, czy wiecie, gdzie są moi bracia? Pamiętam, że szedłem, wpatrując się w wielkiego pterodaktyla, który leciał wysoko ponad drzewami i... chyba się zgubiłem. Nie wiem, jak mam wrócić do mojej krainy. Pani Mania zaczęła teatralnie szlochać, po czym powiedziała. Oj, co tu się wydarzyło? Jak to możliwe, że dino pojawił się w naszych czasach? Przecież dinozaury żyły bardzo dawno temu. Ale mam pewien pomysł, jak możemy mu pomóc. Pomożemy mu wrócić do jego przyjaciół i rodziny? Tak, no pewnie, krzyknęły dzieci. Mam dla was kilka zadań. Kiedy uda nam się zrobić je wszystkie, będziemy mogli zaprowadzić naszego Diplodoka do krainy dinozaurów. Dzieci, zaintrygowane historią małego bohatera i zachęcone wizją pomagania, podążały za instrukcjami pani Mani. Wybrane maluchy udały się do stolików, gdzie za pomocą pędzelków miały odszukać w pojemniku z piaskiem wszystkie kości dinozaurów. Zadaniem kolejnej grupy było odnalezienie wszystkich papierowych jaj, które były ukryte w różnych zakątkach ich sali. To były jaja dinozaurów. A pozostałe dzieci miały wymyślić i zapisać z pomocą pani Celi jak najwięcej przedmiotów, które są zielone jak diplodok. O właśnie, może ty też jesteś w stanie pomóc? Powiesz mi, co jest zielone? Świetnie! A potem wszystkie maluchy zaprezentowały marsz dinozaurów w parach, w rytm muzyki, zatrzymując się na każde wykrzyknięte przez panią Manię hasło T-Rex. A
kiedy skończyły, usiadły do stolików, na których przygotowane były już kredki, flamastry i ulotki. Na koniec proszę, by każdy z Was sięgnął po jedną kartkę i zabrał się za kolorowanie. Na niewielkich arkuszach papieru była rodzina dinozaurów, mapa i rzędy liter poukładane w zdania. Pani Maniu, co to za mapa? Już jutro, tuż po śniadaniu, wyruszymy wspólnie autobusem na wycieczkę do Parku Dinozaurów. To tam zabierzemy naszego dino, by odnalazł swoich braci i siostry. Co wy na to? Tu macie mapę z trasą dojazdu i adres, a tutaj informacje dla rodziców, co musimy ze sobą zabrać. Zabierzcie ze sobą te listy dzisiaj do domu i spakujcie plecaki. Jutro czeka nas prawdziwa przygoda. Następnego dnia w sali słychać było niesamowity gwar. Dzieci z podekscytowania nie mogły zachować ciszy przy stolikach i pałaszowały śniadanie, dyskutując radośnie o tym, jak to będzie. Kiedy Tola kończyła chrupać swój ryżowy wafelek, odwróciła głowę w stronę okna i wykrzyknęła: Pani Maniu, nasz autobus już jest! Właśnie w tym momencie na przedszkolny parking podjechał duży, żółty autokar, z którego wysiadł wąsaty pan w ciemnej czapce z daszkiem. Masz rację. W takim razie, raz, dwa, dojadamy śniadanie, korzystamy z toalety i ustawiamy się w parach przed drzwiami. Nelek poszedł do łazienki, ale kiedy zobaczył długą kolejkę, zniechęcił się szybko i stwierdził, że wcale mu się nie chce siku tak bardzo, by w niej stać. Umył więc tylko ręce z masła orzechowego i pobiegł pod drzwi, łapiąc kolegę za rękę. Kiedy wszyscy byli gotowi do wyjścia, pani Mania chwyciła Dino i powiedziała jakby do niego: Chodź, Dino, zabierzemy cię dzisiaj do twojego domu. Zanim dzieci wsiadły do autokaru, pan kierowca przywitał je radośnie i przypomniał zasady bezpieczeństwa, o których należy pamiętać podczas podróży. 1. Wchodzimy powoli, uważając na osobę przed nami i zajmujemy wskazane miejsce. 2. Zapinamy pasy. Pasy mają być zapięte przez całą podróż. 3. Unikamy jedzenia i picia podczas jazdy. Dzieci wysłuchały zasad i próbowały je zapamiętać. Pani Mania upewniła się raz jeszcze, czy nikt nie potrzebuje skorzystać z toalety przed jazdą, a potem zaprosiła dzieci do środka i wskazywała miejsca. Tola, której czasem robi się niedobrze podczas jazdy autobusem, usiadła blisko pani Celi, a kiedy zapięły pasy, pani Cela szepnęła: Gdybyś czuła, że coś jest nie tak, daj mi znać. Pomogę ci. Tola skinęła głową, choć widać było, że trochę obawia się, jak to będzie. By dostać się do Parku Dinozaurów, trzeba było wyjechać poza miasto. Podróż miała trwać prawie godzinę. Ten czas mijał Toli bez żadnych niespodzianek. Dziewczynka oglądała sobie książeczkę, którą zabrała z domu, albo grała z panią Celą w skojarzenia. Jednak Nelek już po kilkunastu minutach drogi poczuł, jak tuż pod pępkiem zaczęło go coś coraz mocniej uciskać. Poprawił pas, myśląc, że to o to chodzi, ale nic to nie dało. On już wiedział. Chciało mu się siku. Pani Maniu! Zaczął wołać i machać ręką wysoko nad zagłówkami foteli. Pani Maniu! Co się dzieje, Nelku? Krzyknęła w jego stronę, wychylając się zza swojego siedzenia. Siku! Nelek krzyknął, wyraźnie zawstydzony. Już żałował, że nie skorzystał z toalety jeszcze w przedszkolu, przed wyjazdem. Ha, ha, ha! Nelek chce siku! Roześmiał się chłopiec siedzący tuż za nim i zaczął pokazywać go palcami. Nelkowi zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. Nie śmiej się! To
mi się nie podoba! Fuknął w stronę chłopca. Wiedział przecież, że siku to normalna sprawa. I każdy, i mały, i duży, musi je robić, by jego ciało było zdrowe. Pani Mania najpierw poprosiła kierowcę, by zjechał na przystanek, a następnie podeszła do Nelka i kiedy autokar całkowicie się zatrzymał, pomogła mu przejść do toalety. Nelek był zdziwiony, bo jeszcze nigdy nie jechał autobusem z łazienką. I do tego ona była bardzo śmieszna. Taka ciasna, że mieścił się w niej tylko kibelek i maleńka umywalka. Ale najważniejsze, że szybko poczuł ulgę i przestał go boleć brzuch. Kiedy wyszedł, pani upewniła się, że już żadne z dzieci nie potrzebuje zrobić siku i ruszyli dalej. Następnym przystankiem na ich trasie była już wielka brama do parku dinozaurów. Jesteśmy! Zabierzcie proszę plecaki z przekąskami i bluzy, powiedziała pani Mania, a sama już miała w rękach pluszowego dinozaura. Toli wydawało się, że dino uśmiecha się jeszcze szerzej niż przedtem. Dzieci spacerowały parami, alejkami parku, rozglądając się raz na prawo, a raz na lewo. Na przodzie szła pani Mania, która głosem dino opowiadała dzieciom, kogo właśnie mijają. O, zobaczcie, to pterodaktyl! Taki sam, na którego zagapiłem się tuż przed moim zgubieniem. Wiecie, że pterodaktyle były największymi latającymi gadami, a żyły około 150 milionów lat temu. Wow! Szepnęły niektóre maluchy, a inne zaczęły naśladować machanie skrzydłami, rozkładając szeroko swoje ręce. O! A tego znam! Pamiętam, jak tata czytał mi o nim w książce. To stegozaur! Wykrzyknął Nelek, wskazując na innego skamieniałego dinozaura, stojącego niedaleko. Tak, Nelku! Stegozaury można bardzo łatwo rozpoznać po tych wyjątkowych, kostnych płytach na grzbiecie i ogonie. Ogon stegozaura był zakończony kolcami, które były bardzo ostre, kontynuował Dino, a właściwie pani Mania. Obok rodziny stegozaurów stał wysoki na kilka metrów dinozaur z długą szyją. Tola spojrzała na Dino i już była pewna, że to ten sam gatunek dinozaura, tylko dużo, dużo większy. Aż jęknęła ze zdziwienia. Dino, czy to twój tata? Zapytała z ogromnym przejęciem. O, nie jestem pewien, czy to tata, ale na pewno to mój krewny. Diplodok, spójrz, wyglądamy bardzo podobnie. Masywne nogi, długi ogon i jeszcze dłuższa szyja, sięgająca ponad korony drzew. Dzięki niej mogę zjadać pyszne liście z najwyższych drzew, niemal nie ruszając się z miejsca. Myślisz, że jak urosnę, będę kiedyś takim ogromnym dinozaurem? Zastanawiał się Dino. Kiedy maluchy przeszły całą pierwszą alejkę i dotarły do dziedzińca, panie zarządziły przerwę, a przedszkolaki mogły usiąść na ławkach i wyjąć z plecaków swoje przekąski i napoje. Tola zjadła banana, zagryzając go orzeszkami. A Nelek ucieszył się bardzo, kiedy obok rogalika i kilku kawałków mandarynki zobaczył w swoim pudełku znajomą karteczkę z narysowanym uśmiechem i napisem miłego dnia. Tata często dorzucał mu do śniadaniówki taką tajną wiadomość, dodając mu tym otuchy. Kiedy wszyscy mieli pełne brzuchy, ruszyli ponownie kolejną alejką na spotkanie z największym z mięsożerców i najgroźniejszym ze wszystkich dinozaurów – tyranozaurem. A wy? Byliście już w takim parku dinozaurów? Jeśli nie, sprawdźcie z rodzicami albo panią w przedszkolu, czy w waszej okolicy jest takie miejsce i zaplanujcie wycieczkę.
A może, tak jak Tola i Nelek, też jesteście fanami dinozaurów? Jeśli tak, przygotowałam dla Was kolorowanki i zadania. Poproście rodziców, żeby wydrukowali Wam je i bierzcie się do pracy. Materiały znajdziecie na tolainelek.pl. Posłuchajcie też innych historii Toli i Nelka. Do usłyszenia! Pa, pa!